Stoja Koreanka. Dzisiaj jestem z Agnieszką. Cześć! O, dziękuję. Dziękuję, ja dziękuję, że nagrywasz ze mną filmik, dlatego ja przygotowałam prezent. O nie! Tego mi nie powiedziałaś. To. Jezu, co to jest? To jest tak. Żartujesz. No. I jeszcze jedziesz do góry. Nie. Tak robi. O Boże, to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaką ever dostałam. Naprawdę. Czekaj, no. I co, tu się ściska? Tak, no, tak. No. Tak robi. Prawa, lewo, prawa, lewo, no. Ej, to jest najlepsze. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. Ale się jaram, czy ja mogę w tym zostać? Tak. No, tak robimy. No, dzisiaj będziemy testować słodycze. Jesteście ciekawi? Zaczynamy! Zawsze chciałam to zrobić. Razem z Agnieszką robimy słodycze, które z mojego dzieciństwa. Tak. No. Ale nie wiem, który może pierwszy zaczynać. To ty musisz wybrać, bo ja w ogóle nie wiem, czy jedno wiem, to jest kukurydza. No, tak. Ale to bądź tutaj mistrzem, bo ja nic nie rozumiem z tego. Ale ogólnie to są takie słodycze, które jadłaś, jak byłaś mała. A tak. No. O, kotek. Ale nie, to jest to. To po prostu moje ulubione słodycze, dlatego brałam. I to ostatni robimy. To bardzo pyszne, dlatego ostatni zostaje. I może pokażę, bo tak. Tak. I mi to przypomina churros. Tak, churros. Zgadam! No. Najpierw to. I to smak jest jabłko i truskawka, jagody, ananas jest. Chyba. O Jezu, to wygląda jak takie plastikowe patyczki w ogóle. Tak. Częstuj się, ja wezmę też potem zaraz. Po prostu tak jest. I co, i jak to się je w ogóle? No to po prostu tak jem. Razem z tym plastikiem. Nie, a z środka. Tak. No nie jem plastik. Nie można. To jest dobre, to jest tak jakby pudrowe, ale miękkie. Nie, ale na pewno nie tak zdrowe jedzenie. Śmieszna ta konsystencja. Jakby pudrowy żelek między żelkiem a pudrowym cukierkiem? Super. Kiedyś tak lubię. No wtedy można. Tylko dnie jem. O, jest. Tak. Jak się ma paznokcie, to jest łatwiej. Ale czad. No. Udało się. No. Dobry. Bardzo fajne. Chcesz jakoś oceniać? W sensie od 1 do 5 na przykład? Czy, czy bez oceny? Okej, 5. 5. Dużo jest 5 i mniej jest 1. Tak, ocena ile? Punkt. Ja bym dała chyba 4. 4? 4, bo to jeszcze nie jest takie, wiesz. Okej. Okay. Tak, że jest dobre, ale nie jest takie. Dobra. Kukurydza. To już zobaczyłam właśnie, jak leżało już tak, aha, to wiem, co to jest, kukurydza. No, tam nie jest. Ale to są też chipsy. Tak. Chipsy. O, no już. Znowu. Tak. Co pach? Pachnie jak taka tortilla, takie no. Nachosy, tylko bez... Nie czuję się kukurydza. Albo jak prażynki takie nasze. Ja lubię prażynki, to takie białe. Białe chipsy. Białe właśnie jak to. Nie wiem. Trochę prażynki, dobra. Tak. Skarne. A to nie! Ja to się nie wiem. Co dobre. Ja mam pewne, że one będą słone. O, jak są prażone orzechy, muszę w karmelu. A tak, to trochę tak. Ej, mega dobre. Nie spodziewałam się. A to jak się nazywa? Na kun. Chyba kun to jest kukurydza, dlatego. Ale nie wiem dlaczego. Na kun.
nazwa jest na quick. Bardzo dobre, ja bym temu dała chyba 5. Mhm. Bo jest takie... I zaskoczyło mnie to, że jest słodkie i właśnie takie, że mogłam to jeść i jeść. Ale dobra. Ale nie czuję kukurydza, nie? Czyś? Trochę jak, o, cornflakesy. Jak płatki takie się nazywają. Trochę tak. Trochę. Ale fakt, że nie czuć takiej samej kukurydzy, tylko się bardziej jak płatki. No, to jest punkt. 5. Dla mnie 5. 5. A dla ciebie? 5. Tak. Dobra. Ty też 5? No, bo ja bardzo ulubiony. Łapioku. Teraz to. Chyba to nie tak. No, ale smak nie tygrys. No. Chyba to nie tak słodzi. Wow. No, to pach. To będzie słone? Chyba będzie słone, nie? To też będzie, nie wiem. No chyba. Tak. Ja zapomniałam smak, jaki smak. Ale są takie trochę jak nasze flipsy. Jest takie też kukurydziane chyba z dziurką. Słona. Ja wolę, jestem takim człowiekiem, który bardziej woli słone niż słodkie. Ale słodkie tak lubię, ale... Jaki to jest smak? Trochę suche. Ja nie przeczytam nawet jak. Ale tu jest chili. Paprika chili jest. O! A w ogóle nie są ostre. Są takie słono-mięsne właśnie. Tak, dla mnie to tak sobie. Nie? I tak, tak nie za bardzo. No, no mogły być mniej suche takie, ale... Może 4,5? Taki soki? No, bo ja akurat lubię słone, ten mięsny smak mi się podobał. No, ale właśnie trochę za suche były. Ale ja mogę nawet dać 4,5. A ty? Trójeczkę? 2. Uuuu! To ja tak już tutaj Okej. Bo ja nie tak nie lubię suche. Dlatego. Dobrze, co teraz jeszcze masz? Teraz. Może któryś z tych, bo tego jest dużo. Tak. Może raz wypisz tylko. Czyli mamy 4 smaki tej samej rzeczy. No. Ja mam winogrono i brzoskwinie. No i ja mam cytryno i truskawka. Tak. A co to jest? Czy to jest guma do rzucia, czy to jest takie, taka rozpuszczalna? Takie cukierki, jak wiesz, dużo. To podobnie jak karamel. To ja sobie spróbuję winogronko. Albo i nie, jak nie... A, jest. A nie mogłam tego zrobić paznokciem. A, no to dlatego. Nie chciało mi się oderwać. Okay, czyli są opakowane tak pojedynczo. Mam tutaj winogronko i... Ja truskawka. Fajna. Trochę czasu minie, zanim to zjem. Ale... Dobra, kwaśne. Wtedy jest kwaśne? Trochę. Bo to imię jest kwaśny i słony. Słodki. Słodki. No, kwaśny, słodki. Dlatego. Mój jest kwaśny. Ale jestem bardzo mało odporna na kwaśność, więc nawet jak coś jest mało kwaśne, to ja już od razu się, wiesz, wykrzywam. Chyba cytryna na ich. No tak. Jezu, nie chcę tej cytryny. Nie orzeczuję, zjem. Ale... Co to jest? A to chyba... To jest lemoniada, bo tu pisze, lemonade tak pisze, lemoniada, no, dlatego to jest szklanek i cytryna. Na pewno kwaśny. No dobra, ale no, damy radę. Spróbujemy. To jest
nie kwaśne, nie? Na razie jeszcze nie. Co mnie dziwi. Ale i tak mam wrażenie, że to było bardziej kwaśne. Myślę, że 5. 5 to wysoko? Dobra. Tylko trochę kwasne, no to... Takie, nie, znowu 4,5. Ale dobre, każdy owoc było mocno czuć. Wiedziałam, że jem przez kwinię, winogrono, cytrynę. Takie smaczne, trochę twarde. Ja 4, minus 1, bo to trochę klejk. O, klej się do zębów, no tak. Dlatego. To jest trochę taki cukier w stylu naszej mamby. Jest taka guma rozpuszczalna. No, 4,5. Tak, dobra. Teraz to... To też ja nie jadłam. Pierwszy raz. Dlatego bardzo ciekawy, jaki smak. To a pisze... co to jest w ogóle właśnie? Nie wiem. Nie wiem. To kiedy mój tata jest dzieckiem, wtedy jadł. O! Tak. Czyli to jest taki oldschoolowy. Tak. I mój tata mówił, powiedział tak, jedzeli smażony, wtedy lepiej smak. Pyszny. A to ma być smażone, żeby było podgrzane, czy smażone, żeby na przykład na oleju? Tak. A, to jest oleju. Po prostu nie wiem. O Jezu, co to? To było trochę dziwne. A co to jest w ogóle? Z czego to jest? To pisze smak dnia i słodki ziemniak. Dnia i słodki ziemniak? A wiesz, z czego to jest zrobione w ogóle? Nie wiem. Bo to pachnie jak żelatyna. No. To może jeść? Nie. Nie, no, raczej jest, to jest. Skoro twój tata to jadł, to... To jest, no. Wygląda jak bekon. A ta wygląda jak tak. Dlatego smażyć, bo wygląda jak bekon. Tak, myślisz? No tak myślę. A może. Jak boczek. A no może być. Nie wiem. Rzeczywiście. Ale śmieszne, to taki giętki, jak trochę taki żelek. Najpierw normalny jemy i nie tak dobry smak, wtedy my robimy smażony. Dobra, dobra. Tak. No to co, próbujemy? No. Siedźcie. Ojejku. O! Bez smak dla mnie. W ogóle. I to takie... Jak czuję się gumka. No, jakby miała jaką gumę, po prostu wiecie, gumę jak z opony na przykład. No. Już gotowaliśmy, tak? Nie wiem, trochę lepiej, teraz nie wiem. Mamy nadzieję, że będzie lepiej smakować. Tak. Ja może wezmę ten mniejszy. No, dla mnie nie pachnie inaczej. No, dla mnie trochę więcej czy się dnia. Trochę, ale nie wiem. Gorąco. Ale na pewno jest bardziej miękkie. Okej, jest lepsze. Często. No właśnie. A co? Nie, bez przesady, nie, aż tak źle to nie jest. Może... Dwa? Dwa? Albo 1,5. No jakoś tak... Może jeden jemek. No. Ja. Czyli bez smażony wtedy prawie 0. Tak, jak jest w ogóle. No, ale teraz smażony wtedy trochę lepiej, dlatego 1 albo 1,5. Tak. Ale dawno temu, kiedy mój tata pił dzieckiem, wtedy to bardzo pyszne słodycze, może. Może nie było tyle do wyboru. No, wtedy nie tak dużo jest słodycze, dlatego. No, ale teraz nie. Teraz już nie, tak. Za późno. Ale no. Teraz została ulubiona twoja rzecz. No, moje ulubione słodycze, czyli churros. No.
Ale śmieszne, że one są sprzedawane w formie tak jakby trochę takich chipsów, albo wiesz, w opakowaniu. Bo ja zawsze jadłam churros tak na ciepło, od razu po zrobieniu. Też bardzo podobny smak i zapach. Dlatego bardzo pyszny. O, bardzo ładnie, to pachnie jak takie pączki nasze. O, no tak, to podobne. Tylko chyba z cynamonem jeszcze? No jeszcze jest z cynamonem, chyba. Pięknie pachnie. No. Taka cynamonowa bułeczka. No. Bardzo dobra. Słusznie, no. Dobra. Że się uszy trzęsą. Ale pyszne. Ja bym dała 5,5. O, 5,5. Naprawdę jest pycha. Najlepsze z tego wszystkiego, rzeczywiście. Ale dobra. Właśnie chrupiące, cynamonowo-pączkowe. Ula, churros, wino, Spain. I ten byk z churros w pyszczku. Nie wiem, czy będzie w stanie to zobaczyć, ale to jest byk, który ma churros w pyszczku. Tak. Piękne. Ja w ogóle uwielbiam opakowania, wszystkie takie koreańskie albo japońskie są piękne. A najpyszny słodycze, który? No to wydaje mi się, że jednak churros. A najgorzej? No, jednak ten sztuczny bekon. No tak. To najgorsze, no. No to koniec. Dziękujemy za oglądanie. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Pa!